Już w niedzielę Legnicy kibice po raz pierwszy będą mieli okazję obejrzeć Krzysztofa Wołczka w akcji, nowy piłkarz Legnickiej Miedzi, ale kibicom doskonale znany z występów w klubach z Dolnego Śląska, między innymi przypomnę epizod w Zagłębiu Lubin, ale głównie Krzysiek kojarzony jesteś ze Śląskiem Wrocław. Może zanim o meczu z Sandecją Nowy Sącz, który czeka nas już w niedzielę, kilka zdań o tym, dlaczego akurat zdecydowałeś się na grę w Miedzi Legnica. No, z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że widzę w tej drużynie fajny potencjał. Dużo chłopaków, którzy grali w Ekstraklasie. Naprawdę doświadczona drużyna, trochę pomieszana z młodymi chłopakami, którzy też fajnie rokują. Także widzę potencjał w tej drużynie. No, a dwa to wiadomo, bliskość domu. No, już mam 33 lata. Wiadomo, że nigdzie gdzieś tam dalej nie chciałem się ruszać. Była propozycja z Legnicy i chętnie z niej skorzystałem. Debiut już masz za sobą na stadionie w Bytomiu. Zwycięstwo 3-1, 90 minut spędzonych na boisku. Bardzo dobre recenzje trenera i kibiców i dziennikarzy. Ty chyba też musisz być zadowolony ze swojej gry? No generalnie jestem zadowolony, aczkolwiek jeszcze nie do końca. Wiem, że w których elementach mi czego brakuje, także będę starał się z każdym tygodniem to nadrabiać, bo jednak jeszcze nie jest to, co bym chciał. Wiadomo, że dawno nie grałem, także, ale myślę, że tymi meczami będę dochodził do optymalnej formy. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego meczu. Naprawdę zagrałem się w pierwszej połowie, bardzo dobre zawody i ogólnie trzeba być zadowolonym. Twoi koledzy z drużyny, z którymi miałem przyjemność przed chwilą rozmawiać, trochę się śmieją z ciebie, bo z tego, że na każdym kroku podkreślasz, że to jeszcze nie jest to, że nie jesteś w pełnej dyspozycji, to chyba strach się bać, co będzie się działo, kiedy dojdziesz do tej pełnej dyspozycji. Nie, to żadna kokieteria z mojej strony, naprawdę, no jeszcze nie czuję się zresztą chyba widać na treningach jeszcze, że fizycznie nie jest tak jak powinno być, no ale wytrzymałem 90 minut, był to taki pierwszy mecz, dobrze się ułożył, dlatego było mi łatwiej na pewno wytrzymać te 90 minut, a myślę, że teraz z każdym meczem będzie tylko lepiej. Mam nadzieję, że pomogę drużynie w dobrym, żebyśmy do grudnia złapali dosyć dużo punktów. Trudno chyba wejść tak do drużyny trochę z marszu i od razu rozumieć się z kolegami na boisku. Myślisz, że... A jednak to wyszło w Bytomiu, to funkcjonowało. Była pełna komunikacja między tobą a nowymi kolegami. Czy to dlatego, że w zespole Miedzi nie brakuje doświadczonych piłkarzy takich jak ty i no, zawodowcy rozumieją się w ciemno? No myślę, że tak, że w głównej mierze no, w piłkę wszędzie się gra tak samo, także myślę, że jest dużo doświadczonych tutaj chłopaków. Jest Wojtek Łobodziński, z którym gram na stronie, jest Adrian Łuszkiewicz, gdzieś tam fajnie to wygląda na treningach. Trener próbuje to zgrywać, trener ma pomysł też na to, jak mamy grać. Myślę, że tak, że na dłuższą metę też będzie to okej. Ostatnie pytanie, już w niedzielę, godzina 12:15. Sandecja Nowy Sącz w Legnicy, zespół trenera Jarosława Raszkiewicza. Jak oceniasz tego rywala? Będzie ciężko? Na pewno każdy mecz w pierwszej lidze czy w Ekstraklasie, no nie ma łatwych meczów. Tak samo w Bytomiu czy z Sandecją u siebie, to nie ma znaczenia, z kim się gra. Naprawdę można wszędzie stracić punkty, jak nie będzie się skoncentrowanym odpowiednio. Myślę, że Sandecja to też będzie trudny rywal, no ale my musimy wygrywać. Jak chcemy osiągnąć fajny wynik, mówię, na półmetku, żeby myśleć o czymś więcej w następnej rundzie, no to takie mecze musimy wygrywać. A tym bardziej, jeśli wygrywa się na wyjeździe, żeby to potwierdzić tą wygraną, to trzeba wygrać u siebie. Taka jest niepisana zasada. Czy z twojej perspektywy obrońcy fakt, że Sandecja przyjedzie do Legnicy bez swojego najostrzejszego zęba w postaci Arkadiusza Aleksandra, który jest kontuzjowany, to dobra wiadomość? No na pewno tak. Aleksander strzela dużo bramek dla Sandecji. Zresztą znam go dobrze. Kiedyś graliśmy razem w Koninie chwilkę. Zresztą on we Wrocławiu, w Śląsku był parę lat, także dobrze się znamy. No myślę, że to jest osłabienie Sandecji, ale nie patrzmy na to, my patrzmy na siebie, na swój zespół, to co my możemy zagrać. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę i życzę zwycięstwa. Dzięki, Krzysiu.